teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank. Tak, to już nie Sony, chociaż widzicie moje piękne XMB w PSP, gdzie nie ma Ratcheta, bo nie mogłem znaleźć dobrej tapety, a ta mi się bardzo spodobała. Lewo, prawo, lewo, prawo. Jeżeli będzie jakieś echo, w sensie, że dwa razy będziecie słyszeli grę, to przepraszam, ale po prostu nie mam póki co słuchawek, no i po prostu tak, o. Znaczy nie mam odpowiednio długich słuchawek. Może tak, o. Retro City Rampage. Z tego też będzie Let's Play kiedyś. Ale nas interesuje dzisiaj to, Secret Agent Clank. Kurde, muszę to zrobić dzisiaj miniaturki, ale to spoko. Więc prawdopodobnie Secret Agent Clank będzie dłuższy niż Ratchet & Clank Size Matters. Bo gra jest dosyć dłuższa. I pierwsza rzecz, patrzcie, wybór języka mamy. I jaki to język? Polski. Więc wybiorę ten język polski, bo tak. Bo to tylko spolszcza napisy. Tak tylko was uprzedzę dla ludzi, którzy myślą, że jakiś gówniany dubbing będzie. Na szczęście nie. Są tylko spolszczone napisy, co według mnie jest bardzo dobre. Szkoda, że tego nie było w innych częściach. Znaczy, Ratchet & Clank Size Matter się tak jakby w to liczy, ale to tylko tam... na wersji PS2. Więc takie mamy menu. Mamy trzy opcje. Tu nie ma multiplayera, w przeciwieństwie do Ratchet & Clank Size Matters. A szkoda. A zobaczmy, co jest w opcjach. Napisy włączamy. Tekst pomocy nie. Powiedzmy, że tak i tak. O. No i zacznijmy nową grę. Po prostu. Niektórzy mówią, że ta gra jest spin-offem, niektórzy, że nie, a nawet jeśli, to ja chcę ją zrobić, bo lubię tą część. Jeśli mam jeszcze... Greetings, Agent Clank. Were you able to protect the Eye of Infinity? No. Not only that, I saw something quite disturbing. Hold on. I'm receiving a news feed from your location. I'll patch it through. Good evening. Galactic Police are reporting the Eye of Infinity, the largest pristine gem in the universe, has been stolen from the Boltaire Museum. In a surprising twist, Galactic hero Ratchet was caught at the scene of the crime. Crime doesn't pay, huh? Well, I can tell you from experience that being a hero really doesn't pay. I'm still living in a tiny room with some 2-bit bag of bolts. But that's gonna change soon. The eye has been taken where no one will ever find it. You may have me now, but there hasn't been a prison built that can hold me. This is a sad turn of events for one of the galaxy's foremost heroes. Darla Gratch, Channel 64 News. Oh, I'm sorry, Agent. I know you and Ratchet are friends. There is no way that was my friend. Run a complete retinal comparison on the news image. The ID is positive. That was Ratchet.
Agent, there's no time to waste. I need you to re-enter the museum and find out where the eye has been taken. Inside the museum, you'll find robot security guards, tank bots, and guard dogs. There are also several invisible laser traps and alarm systems. The eye was kept in this case. Make your way to the case and search for anything that might give you an idea of the eye's whereabouts. I know this has become personal for you, but we believe this theft is part of a larger plan. It's imperative that you remain objective and complete the mission. I understand. I will report back with my findings. Remember, Agent, I've got my eye on you. No, jesteśmy w samej grze. Swoją drogą bardzo ma cinematyczne cutscenki, ładne ta gra. I też taka ciekawostka, gra działa dosłownie na tym samym silniku, co raczej Clank Size Matters, czyli innym słowem, swapowanie modeli jest bardzo łatwe, uwierzcie mi. Tu tyle już modyfikacji zrobiłem ze zmianą pliku. Przez to się po prostu kończyło tym, że gra się crashowała, ale dobra. No i oczywiście schemat sterowania jest ten sam, czyli strzałkami możemy chodzić bez zmiany kamery, a z analogiem możemy chodzić z kamerą podążającą za nami. I oczywiście tak samo jak w Ratchet & Clank Size Matters będę chodził strzałkami. Po prostu. No a więc jak widzieliście, Ratchet przeskrobał coś. Ratchet zbzikował i został zamknięty, bo zbzikował. Chciał ukraść oko nieskończoności, które swoją drogą nie pamiętam, czy w grze było w ogóle wyjaśnione gdziekolwiek, czy co to właściwie, coś robić, co to jest w ogóle to całe oko nieskończoności, bo poza tym, że to jest strzeżone i super duper nie wiem, to nic nie wyjaśniono. A raczej ja sobie nie przypominam niczego. Nie wiem, jak ktoś wie, co to jest, to całe oko nieskończoności, albo wie, albo po prostu wie, że to w tej grze zostało powiedziane i wolałbym, żebyście po prostu mi powiedzieli, że to w tej grze zostało powiedziane, niż powiedzieli dokładnie mi, co to jest. No, to byłbym wdzięczny. No ale no ja nie mogę... O, już. Co ogólnie gra, to jest taka też parodia trochę tych wszystkich filmów typu Agent 007, czyli oczywiście James Bond. I bardzo to lubię w tej grze. Dobra, tutaj informacja, że zapisywanie. Więc dostajemy takie rzeczy jak punkty za skradanie się, za ciche zdejmowanie przeciwnika, który jest jak praktycznie w każdej grze skradankowej. Na początku gra jest po prostu taką skradanką, a później to już bardziej przypomina raczej tutaj Clanka zwykłego. Mogę tu skoczyć jakiegoś glitcha, wykorzystać coś? Bo tam jest złota śrubka, bo... Nie, nie złota, tytanowa śrubka, przepraszam. Dobra, ejej. Czy mogę skoczyć, nie? Takie niebieskie obiekty, które tutaj widzicie, pomagają nam w ukrywaniu się. Jak mówiłem, tu już jest 100% tej parodii, ale przynajmniej dzięki temu możemy dostać bardzo łatwo. Bardzo łatwo można dzięki temu upgrade'ować swój nanotech. Co jest fajne. Fajne, szybkie, ale to nie zmienia faktu, że... I tutaj mówię na serio. Ci, co nie grali w tą grę, w porównaniu do innych Ratchetów i Clanków, ta gra jest specyficzna, ponieważ poza nanotechem nie mamy żadnej możliwości upgrade'owania swojej obrony. Przeciwnicy zawsze będą nam zadawać tyle samo obrażenia, bo nie mamy czegoś takiego jak armor albo cokolwiek innego. Jest tylko jedna broń, która nam daje coś na rodzaj tarczy. I ona jest tak chyba w połowie gry, coś w tym stylu, a nawet jeśli to jej chyba bodajże użyteczność tarczy
jest do kupienia. Nie macie jej od razu, musicie ją kupić. Albo upgrade'ować, już nie pamiętam, co dokładnie było. Dawno grałem w Ratchet & Clank. Dawno w ogóle grałem w jakiegoś Ratchet & Clank. Tak, to Sonic Mode byłem zajęty. No i w tym pierwszym poziomie, czyli Muzeum Shrubizich. Z angielskim akcentem. Z angielskim akcentem powiedziałem, o nie. Muzeum Shrubizich. Tak? Tak to się nazywa? Tak. Shrubizich. Dobre. A, bo jak nie zauważyliście, w ogóle nie mieliśmy żadnej broni dotychczas. Teraz mamy muszkę, zawrotna muszka. To jest bodajże easter egg związany z Jamesem Bondem, bo on też miał taki... miał noże schowane w swojej muszce, bodajże w którymś tam filmie. Już nie pamiętam dokładnie. W sumie też się przyznam, że dawno nie oglądałem Jamesa. Dawno dużo rzeczy nie robiłem. Też przyznam, że... po pierwsze, ta broń jest jako i gadżet tak trochę, i jako też broń. Ponieważ później w grze będziemy musieli też używać zawrotnej muszki jako gadżet. Tak bardziej troszkę. Ale na początek to jest bardzo OP broń, bo to był jeden z silniejszych przeciwników. Jak wam powiem. Dostawa z agencji. Kolejny gadżet. Weźmiemy go sobie od razu. Pióro oślepiające. Nice. Najpierw rozwalimy te roboty. I jak mówiłem przed chwilą, to jest muzeum. I oczywiście jak to w muzeum, mamy tutaj różne artefakty. I swoją drogą to fajne, że... twórcy się postarali z tym, że naprawdę to nie jakieś głupoty tutaj, tylko no, komiczne, bo komiczne, ale tutaj są naprawdę rzeczy, powiedziałbym nawet, że warte do przesłuchania. Jak ktoś lubi takie smaczki w grach. Dobra, teraz weźmiemy amunicję. Te sprajcy. Dobra. No i kolejna mechanika tej gry, czyli quick time eventy i ciche załatwianie przeciwnika. Ciche załatwianie przeciwnika jeszcze jakoś lubię, fajne jest to nawet, ale po prostu... quick time eventy w tej grze to jest katorga. A co lepsze, jak w tym poziomie schrzanicie to tutaj, to giniecie. Instant time. Zrobię tak. No. Goddammit. Dobra. To już bardziej przypominało, że tutaj kranka. Nie chcę, jeśli mam być szczery, wleźć w te lasery, bo to nie będzie fajne. Tutaj dam. Ale raz mi się udało bez żadnego lasera, żeby... żadnego lasera nie uniaktywnić. Nice. Punkt skończenia się. Żółte lasery, bo pewnie ci, co nie grali, mogą pewnie myśleć, że to są te same, co te czerwone. Po prostu taki, o, fajny kolorek inny. Nie, otóż te lasery to jest coś na rodzaj czujnika ruchu. Zastanawianie się. Ciebie od razu wyeliminuję. Jest jeszcze wersja PS2. I jeżeli ktoś ma wersję PS2, bo ktoś mi tam chyba nawet ostatnio pisał, że sobie zakupił, bo swoją drogą też bym chciał mieć Secret Agenta Clanka i raczej Clank Side Masters wersji na PS2. Czy Secret Agent Clank na PS2 ma też jest polskie? Znaczy spolszczone? O, właśnie o tym mówiłem. Znaczy jednak nie w połowie gry. Ups! Ale mniej więcej tak w połowie gry dopiero uzbieracie na ten gadżet.
Dobra, ale co chciałem powiedzieć, tak, bo nie wiem, czy przypadkiem wersja PS2 nie wyszła tylko w Ameryce. Bo jakoś nigdzie nie widziałem potwierdzenia, że wyszła w Europie wersja na PS2. Nie wiem, mogę się mylić, zawsze myślę... No i tu jest broń dla Ratcheta, jaką możemy wziąć. Czyli... masakratory? Masakratorów, tak. Nie pamiętam tłumaczenia Size Matters, bo na tym się najbardziej opieram. Znaczy w sumie niektóre broni są tutaj skopiowane z Size Matters. Nie żadne z. I swoją drogą jest później też ciekawy motyw w tych quick time eventach, ale to jeszcze nie teraz wam o tym powiem. Bo to by było złe, jakbym teraz o tym powiedział. Bardzo złe bym tak śmiał stwierdzić. Spoko. Chyba bez konfrontacji się tu nie obejdzie, a więc zróbmy tak. Goddammit. Jak możemy rozwalać te kamery? Elo. O no! To nie było w planie! God damn it! Dobra. Nice! No i gites. Oj, możemy coś takiego zrobić. I tak będzie fajnie! Cool! Kurde, well. Coś tu jeszcze jest? Nie. No i dobrze. Mogę to rozwalić? Mogę! Nice. Swoją drogę, to chciałem coś sprawdzić. Okay. Ale patrzcie. To jest pani! nie to chciałem. To jest pani. Siema pani. Tak, chyba tak nie wskoczę na nie. Potrzebuję mi do tego coś, co dostanę na koniec poziomu. A może to nie jest pani? Tak teraz w sumie mam wątpliwości. Ej, nie ma żadnej tabliczki tutaj, żeby mi potwierdzić, co ja właściwie patrzę. Nope, ale powiedzmy, że to jest pani. Dla mojej zwykłej wartości własnej powiedzmy, że to jest pani. Ładna pani. I tam też jest wcisnana wasza szybka. Więc jak możecie się domyśleć, nie będę tutaj zbierał wszystkich śrubek, to znaczy będę zbierał te, na które będę się mógł natrafić, a nie na przykład na te, gdzie jest backtracking, bo tutaj już dwie ominąłem. Przynajmniej wam pokazałem, gdzie są. Oh shit. Czy to w ogóle się da zrobić tak cicho? Wydaje mi się, że da się. Mam dziwne wrażenie, że się da. Będę się starał to zrobić. Dobra, odwróć się. Dziękuję. Tamten mnie nie zauważył, co jest dobre. Pyk, 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 pyk. I oczywiście dalej, to te quick time eventy są dużo szybsze. Nie myślicie sobie, że one takie są cały czas, takie wolne. Nie ma tak dobrze. Myk. 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 Dziękuję. Też bym się raz na nutach zabrajdował. Jeśli się tak ładnie szpytam. Wow. Się wystrachałem. Ten laser jest tam. Wow. Ok. Tak on mnie nie zauważył.
agency. Best of us against. Yay! Not of the pit. Holy shit! Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. No. Teraz dostałem coś bardzo fajnego, czyli odrzut obuty, czyli najbardziej OP przedmiot w tej grze. Ten przedmiot, moi drodzy, pozwala wam na to, byście robili double jump. Czyli to jest praktycznie jak klank dla Ratcheta. Tylko, że w sumie Ratchet sam mógł robić double jumpa. Bez pomocy klanka. A klank normalnie nie może robić double jumpa, więc po prostu ma odrzut obuty. Swoją drogą też, no jak oczywiście mogliście zauważyć i już piś dziesiąty raz powtarzam słowo swoją drogą. Klank jest dużo szybszy niż w Size Matters. No dobra, przychodźmy. I to jest ekran ładowania minigrek. I tak, to jest kolejny poziom, a raczej druga część poziomu. I to jest, tu są właśnie takie poziomy, kompletnie bazowane na quick time evencie. To znaczy, to są takie rytmiczne gierki, możecie to uznać za coś trochę jak Hatsune Miku Project Diva. Do tego bym mógł porównać, więc jak ktoś grał, to pozdrawiam. I jako iż gra nie była przystosowywana oczywiście do wyświetlania na telewizorze, nie wiem jak jest z wersją na PS2, jeśli mam być szczery, ale tu czy wciśniecie kwadrat, czy wciśniecie kółko, to jest wszystko jedno. Nie wiem czy w wersji na PS2 zrobili tak, że są jakoś odróżnione, ale w każdym razie, jak widzicie, w wersji na PSP. Kurde, nie trafiłem. Jest tak, że po prostu klank. Gra myśli, że i to jest to samo. Znaczy nie myśli, a jest tak zaprogramowane. To jest bardzo fajne, bo w końcu na PSP ledwie nie można praktycznie zauważyć różnicy. A już w szczególności, że te ikonki są sederasze niemałe. To już jest lekko przesadzone, jeśli mam być. Bo już mamy odrzut obuty, dlaczego klank po prostu nad tym nie przeskoczy? Dobra. Później to oczywiście to będzie znacznie trudniejsze. I nie zdziwcie się, jak będę lamił. Bo to jest jak na razie łatwe. To jest jeszcze łatwe. Później to dopiero będzie przerąbane. Jeden poziom po prostu. Jeden poziom. To mnie szlak przez niego trafia. I dlaczego tutaj nie zostałem wykryty? Hello. Nice. Nice. Oki. Fajnie tak wrócić do Ratchet & Clank, znaczy do uniwersum. Stęskniłem się za tym. Tak troszkę. Ale jestem po Sonic Month. Jest fajnie, czuję się teraz rześki. Czuję się znowu młody. A, i widzicie to o 16, więc ci co nie ma was na gramytatywnie, to zapraszam. Bo już tam jesteśmy od 4 godzin. Tak, gramytatywnie jest chyba od 12. Tak, chyba gramytatywnie jest od 12, więc... No, jesteśmy tam już od 4 godzin, więc zapraszam was wszystkich gorąco na gramytatywnie. Szczytny cel. Więc dla każdego polecam. Wystarczy nawet przejść, żebyście tam jakoś wspomogli. I to jest taka moja własna reklama, żeby ktoś nie pomyślał, że ja się sprzedałem czy coś, nie. To było trudne. To było trudne. To już jest trudne. Później to już jest. Ale jest to jasne. Dajcie mi po prostu normalnie sterować. Ja to mogę przejść normalnie. Dużo jest łatwiej, jak się słyszy muzykę. Chociaż nawet bym nie powiedział. Łatwiej mi teraz jest. Niż wtedy, kiedy słyszałem muzykę, bo
Muzyka mnie tylko dekoncentrowała bardziej, a teraz nie słyszę muzyki. Nice! Holy shit. Fuck! Dostanę hit. Chyba przez to skill point. Nie, bo jakby mnie został skip, jakby nie został. LOL! Ancient proverb. Mind your own beeswax. Made by Use Your Noodle Cookie Company, Asianica. I believe I have found a clue to the location of the eye. Of course, there's a thriving black market there. They must be trying to unload it. I do not recognize these coordinates. 4, 8, 15, 16, 23, and 42. Silly. Those are lucky numbers. I'll upload the coordinates for you. Thank you. Szczęśliwe numerki, totka. You're in Galactic Ultra High Security Lockdown. Cell number J7B to be exact. I'm your friendly warden. How did I get here? The last thing I remember was brushing my teeth and then... Yeah, everyone in here is innocent. This may be a bit of a shock to the system, but if you want to survive in here for more than today, you better have a little fight in you. Huh? It seems that a lot of these folks were put in here by you, and they got a score to settle. Aren't you supposed to protect me? Normally I would, but I didn't think a big hero like yourself needed protecting. Besides, I'm getting a little cash on the side to make sure your time in here is less than hospitable. Y'all take care now. Sterujemy też Ratchetem. Well, well. Along with this cake, maybe I can have someone give you a big old birthday spanking. I troszkę będziecie widzieli tego. Więc najpierw tutaj z jakiegoś powodu są bronie. Najpierw demolator, który jest OP. Więc jeszcze ten mały challenge przejdę i skończę odcinek. Więc najpierw może z naszymi starymi, dobrymi, poczciwymi masakratorami. Bo tak, bo jest fajnie. Poza tym one są później OP. I też tak, tak byście nie zauważyli, mamy podwójne masakratory, czyli coś, co było najpierw ulepszeniem, by... Nie, ulepszenie? Albo to było ulepszenie... Albo upgrade. Wydaje mi się, że upgrade był. Po prostu, że dało nam drugi masakrator. Bo chyba w Size Matters nie było dwóch masakratorów, tylko był jeden po prostu najpierw. To może po prostu źle pamiętam. I na początku raczej to mi niewyobrażalnie szybko tu rośnie. No, no tak. W ogóle patrzcie, taki fajny tutaj jest wiatraczek i możemy sobie tak skakać wysoko. Przez co jest bardzo łatwo umieć przeciwników. Ale jest jeszcze drugi tryb wiatraczka, który wciąga wszystko. Oh shit. Wyciąga na nas na środek areny. Co już nie jest to fajne. I w tej grze nie ma również. Nie ma w ogóle żadnych armorów, ale. Wy się zastanawiacie nawet co no.
nagle z Size Matters wyciągnięto ten cały motyw upgrade'ów kluczy i tak dalej. Nie, upgrade'y kluczy nadal tu są, ale bez mieszania armorów. Otóż musimy wejść w wyposażenie i mod klucza. I teraz mamy praktycznie te same mody, które były przy odpowiednim zrobieniu niektórych kostiumów. Czyli mamy Fireball. Nowy to jest bodajże. Rozrzuca taką jakby minę, która atakuje przeciwników. Lodowy klucz, który działa tak samo jak przy połączeniu z lodowym armorem, czy tym kryształowym, który stawia po prostu kryształy. No i toksyczny, który sprawia, że jest toxic armor. Nie pamiętam jak się to nazywa ten armor. W każdym razie sprawia po prostu, że powstaje taki bombel, gdy zrobimy hyper strike i ten bombel jest toksyczny i po prostu zatruwa przeciwników. O. Nie mogę znaleźć słowa. Skorzystaj z słowieka. O właśnie, o tym trybie mówiłem. On nas wciąga. Bo jak widzicie, przesuwam się dosyć szybko. I tak mnie nie trafił. Dobra, ale jest armor! Fu, armor! Upgrade chcę. No już mi się zupgrade'ował znowu nanotech. Nanotech jako Ratchet w cholerę szybko się upgrade'uje. Tylko szkoda, że nie mamy dla Ratchet'a jakiegoś odpowiednika Clank'a. Bo Ratchet jest strasznie wolny. Ja za dużo grałem w Sonika, żeby tutaj tak wolną postacią grać jak Ratchet. Mam już uzależnienie od szybkości. Jestem szybki i wściekły. Ojeny. No i to jest taki boss, czyli po prostu jakiś tam randomowy przeciwnik, który dostał niezłego buffa. Dobra. I też taktyka jest taka sama jak w Size Matter, jeśli chodzi o moje upgrade'owanie broni. Czyli po prostu wszystkie bronie tak jakby naraz upgrade'uję. Więc najpierw jedna broń na pierwszy level, później wszystkie inne i tak znowu. Zupgrade'owaliśmy masakratory. Podwójne. Moc klucza ogniobomba. No jak mówiłem, dostaliśmy. Myk. Trzęsienie ziemi do emulatora. Nie będę ich wszystkich robił, to od razu wam mówię. Może zrobimy tak jak z Size Matters, że przejdę wszystkie challenge Ratcheta. Możecie mi powiedzieć, będę bardzo ciekawy. Dobra, będę kontynuował przygodę. This is Asianica, a lawless city run by the evil Number Wu and his robot ninja army. Crime is rampant in this neon jungle, and every street could be awaiting death trap. Since everything runs through his robotic fingers, we believe that Number Wu knows the whereabouts of the Eye. Track him down and get the information. It's a trap! Ah, Agent Clank, you seem to have an electric personality. Once my ninjas power up this laser, it will destroy you permanently. Prepare to die. Bravo, Hector, Serpentine. Go, go, go. The turkey is in the dishwasher. No, więc ta część będzie w następnym odcinku. Więc to by było na tyle z Secret Agent Clank na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się, powiedzmy, że za tydzień. No i na razie cześć. Pa, pa. I mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu Ratcheta.
Tak jakby pa pa!